Max Verstappen jest trochę traktowany jak święta krowa, tak jak wcześniej był Lewis Hamilton, kiedy rządził Formułę 1. Trzeba sobie zdać sprawę, że jak walczy z Verstappenem, to też on ma po swojej stronie ten jeden element, niebiosa. benefit of the doubt, jak to mawiają. Tak? On jest uznawany za wyznacznik tego, nie zawsze, ale w pewnych kwestiach, jak się powinno jeździć, a jak nie. A propos McLarena, słuchajcie, oni byli tak wkurzeni, ale to tak nieprawdopodobnie, że od razu dostaliśmy informację, że Zak Brown to z nikim nie porozmawia. Red Bull będzie dojechany, tak? Będzie trzeci. Nie oszukam się, zaraz Ferrari ich dojedzie, bo Red Bull ma jakby Pereza, na którego stawia cały czas konsekwentnie do końca świata. I Aldona krzyczała, mój, jest ten kawałek podłogi. Nikt nie wiedział, o co chodzi, bo to jedyna Polka tam. Ale co ją zapamiętają? Partnerem Codrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7. Witam serdecznie w Codrive numer 68 po Grand Prix USA przed Grand Prix Meksyku. Nie wiem, po jakiemu mówić, bo tutaj jest towarzystwo rozstrzelone po całym świecie. Aldona Marciniak jeszcze z kraju mlekiem, miodem i ropą płynącym, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dzień dobry, Aldona. Howdy! Howdy. O, nauczyła się, widać, dobra. I Cezary Gutowski na parkingu gdzie? W Lizbonie. Buon dia. Obrigado. Buon dia. Tak. Gdy jest poniedziałek o 15.50, to siedzę na parkingu w Lizbonie. To klasyczny czarek. Zawsze można go tam spotkać. Tak. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kontrowersji, która goni kontrowersję po Grand Prix USA, o konflikcie pokoleń i o tym, co Fernando Alonso obiecał Liamowi Lawsonowi, no i o tym, czy Ferrari zostało mistrzem świata w USA. Ale zaczniemy sobie, ja to troszeczkę piję, wiecie, do tego, że Amerykanie tak, zawsze NBA, Mistrzowie Świata i tak dalej. Zaczniemy sobie od filmu, który przygotowała dla nas redaktor Marciniak o nowych oponach Continental. Zapraszamy, posłuchajcie najpierw. Winter is coming, zima nadchodzi, a skoro tak, no to nowość od marki Continental, partnera naszego podcastu, opona Winter Contact 8S. To jest propozycja dla tych, którzy oczywiście chcą bezpieczeństwa, chcą przyczepności, ale nie chcą tracić na tych kilka miesięcy odrobiny sportu. Jeżeli znacie Sport Contact 7, a na pewno znacie, no to tutaj poczujecie się jak w domu. Bo to doskonały duet na cały rok dla właścicieli sportowych samochodów. A co nowego w Winter Contact 8S? Nowy, sztywniejszy bieżnik, który zapewnia świetne prowadzenie na śniegu i chroni przed aquaplaningiem. Poprawiona sieć rowków i lameli dla przyczepności na śniegu, poprawiona przyczepność podczas hamowania i przyspieszania, a pytaliście mnie jeszcze w prywatnych wiadomościach o indeks prędkości 240 km na godzinę. Jeżeli więc chcecie zredefiniować pojęcie sportu zimowego, to jest opcja premium od firmy Continental. No i tak właśnie to było to. Continental, czyli partner naszego podcastu, którego lubimy, szanujemy i mamy nadzieję, że wy też. I Czarku, teraz powiedz coś więcej jeszcze o promocji, o nowych kodach, bo się limit skończył. Tak jest, bo wrzuciliśmy kody promocyjne, zachęcamy do skorzystania, bo poprzednie przestały działać, bo się limit skończył, więc ten limit jest powiększony, więc zapraszamy ponownie do skorzystania z tej zniżki. A co do opon, to muszę powiedzieć, że całkiem ciekawe, one są tam minimum 17 z tego, co zauważyłem, i to jest ten odpowiednik sport kontaktów tych, które ja mam, tak, prawda, w Hondzie, tylko że taki zimowy, żeby można było w rajdzie zimowy pojechać. Tak, tak, żeby po ulicach Warszawy dzwonili wszędzie, że jakiś biały ten. Ja chciałem tylko się pochwalić, że jestem w super koszulce, bo ostatnio Team Codrive, nie wszyscy taką mają, tylko naprawdę wybrańcy. Więc... Turniejowa. Tak, turniejowi wybrańcy. No, jak widać, nawet ci, którzy są na szarym końcu, je dostali, więc nie martwcie się. Nie byłeś ostatni. Zacznijmy od... Nie, nie byłem, ale... Dość daleko od pierwszego miejsca. Zaczniemy od propsów i disów za Grand Prix USA. To może najpierw tak sobie szybko to propsy i disy, ale porozmawiamy o tych wszystkich kontrowersjach po kolei, tylko żeby sobie nie mieszać i utrzymać porządek i order. To zacznie Cezary Gutowski dziś props. Chciałem dać propsa dla sędziów. Nie. Myślę, że jest kilka propsów, tylko... Nie udźwignęłam tego. Myślę, że George Russell zasługuje na propsa, bo pojechał z dobry wyścig, tak? Z pit lane przebił się na szóste miejsce z podłogą jeszcze z Grand Prix Kanady, jeszcze z karą 5 sekund. Zdaniem niektórych niesłuszne, ale dlaczego
jednak się broni Takara, to opowiem trochę później, tak więc myślę, że George tutaj, co prawda jakby nie zabłysnął wywalając toro, ale późniejsze wypadnięcie Lewisa Hamiltona pokazało, że tak naprawdę no po prostu materiał nie był za dobry do tego, żeby się na tym torze trzymać. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że George dostanie. No dobrze, Aldona, proszę. Liam Lawson po starcie z końca stawki z 19 miejsca w swoim pierwszym Grand Prix po powrocie do Formuły 1 ląduje w punktach bez takiego błędu jak na przykład obrót Yukiego Tsunody, no oczywiście wyżej od Yukiego Tsunody, także brawo Liam. Do Liama jeszcze wrócimy, no bo to było spektakularne, zważywszy na to, jakie dostawał przed wyścigiem zapewnienia, że nikt na niego nie patrzy, 60 miejsc do tyłu, spoko, spoko, Liam od Meksyku, no to proszę. No jestem rozdarty, no nie mogę nie dać Leclercowi, no bo jest zwycięzcą wyścigu, po pierwsze, po drugie, no przewspaniały manewr w pierwszym zakręcie, który w zasadzie już ustawił mu cały wyścig, ale honorable mention, czyli przepraszam, bo ostatnio ktoś się bardzo wdał w ognistą dysputę ze mną, dlaczego używam angielskich stawek, więc honorowe wspomnienie Franco Colapinto, no jak ja lubię tego gościa, po prostu jak mi się podoba, jak on bez kompleksów się ściga i co oni mają zrobić z tym Albonem, to ja nie wiem, po tym co pokazuje Franco. Więc disy, Czarku, jeżeli chcesz coś jeszcze dopowiedzieć. Colapinto jeszcze zażartował, że ten Francuz założył nowe opony i zrobił lepsze okrążenie i że on o środowisko nie dba, przecież że ekologia i tak dalej. Zmarnowany opon. Colapinto jest fajnym strasznie gościem, ale to jest coś, na co zwróciliśmy uwagę z Aldoną już przy tym pierwszym kontakcie, jak szedł do padoku Formuły 1 na Monzie. To było widać, że no po pierwsze, że ma bardzo ciekawy charakter, a po drugie, że no sprawia wrażenie takiego kierowcy bardzo pewnego siebie, ale nie tak ślepo pewnego siebie, na zasadzie jesteś zwycięzcą, tylko po prostu faceta, który wie, co robi i no po prostu jest dobry, tak? Jest ogarniaczem. Ale Diz teraz jeszcze. A, Diz, tak. Disco Tech, taka piosenka była YouTube. Więc mój Diz idzie do Fernando Alonso. Idzie za to, jak się zachował względem Liama Lawsona. No to, że tam go nazwał idiotą w ferworze walki w wyścigu, no to jeszcze powiedzmy takie rzeczy się zdarzają, chociaż nie widziałem tam, bo tam ktoś rzucił potem, wiecie, Formuła 1 rzuciła jeden fragment walki, z którego nie wynikało tak bardzo, żeby ten Lawson zrobił coś aż tak strasznego. Potem ktoś rzucił dłuższy fragment walki, gdzie tam faktycznie, no powiedzmy, że na początku tam było lekkie wypchnięcie poza tor, ale to była norma, w tym wyścigu wielu kierowców tak robiło z innymi, o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Natomiast potem jeszcze, żebym powiedział, że go skru, że tak powiem jednak po angielsku, bo nikt mi nie będzie mówił, jak mam mówić, you know, i że potem wykonał tę jego zemstę i to w ogóle cały ten tyradę, którą wyprowadził, no po prostu ja za Fernando Alonso jako człowiekiem nigdy nie przepadałem, ale jako kierowcę go bardzo szanowałem, ale po czymś takim to zaczyna tracić mój szacunek i podziw też jako kierowca. Aldona, Disik. Sergio Perez, kwalifikacje do sprintu. Easy target, oczywiście. Mówią same za siebie. W wyścigu z 9 raptem na 7 bardzo mu było trudno wyprzedzać, trudno mu się było przebijać przez stawkę. Też gdy miał przed sobą wolniejsze samochody. Nie ma Pereza. W tym momencie nie ma Pereza w Formule 1. Dziękuję bardzo. Mimo, że he's not going anywhere. To mój disik pójdzie do... Mam tu sporo, ale skoro dałem Colapinto propsa, to Albonowi Disa, bo jestem, zawsze byłem fanem Albona, natomiast zawsze mi się wydawało, że po prostu jest bardzo dobrym kierowcą, no i nie mówię, że jest bardzo słabym, natomiast zastanawiam się, na ile już po prostu uznałem, że on jest dobrym kierowcą, wiecie, tak jak się mówi, chociaż nie, dobra, bo jeszcze się okaże, że jest jakiś fan. Kiedyś usłyszałem o Danielu Olbrychskim takie słowa, że kiedyś ktoś o nim powiedział, że jest wielkim aktorem i tak już zostało. Można się zgadzać lub nie, co kto lubi, ale trochę tak się czuję z Albonem, że no wiecie, no Colapinto, którego połowa osób, które ogląda Formułę 1, nie wiedziała kto zacz, w ogóle co za gość, skąd on się pojawił i no Albon jest wałkowany i jakby to, że presja, no kurde, okej, okay. No to jeździłeś cały czas z takimi ogórami jak Sargent i Latifi, tak on jeździł jeszcze z Latifim, jeździł. Tak, no tak, dobra, tak. Już koniec, już nie kopię. Ja chciałem obronić pana Olbrychskiego, ale senior oczywiście, bo czy nie on grał Gervasego? Ja nie wiem nawet. Chyba tak, w tym. No. Już sprawdzamy. Panu Tadeuszu, kiedy Linda grał pana Tadeusza.
Tak, Gerwazy. No, no to po pierwsze, to dlatego, a po drugie dlatego, że no, to była bardzo dobra, świetna kreacja. I no, oprócz tego, że Linda oczywiście fantastyczna kreacja księdza Robaka. Więc no, no miał kilka ról takich, no, jest to też klasyka kina. W moim tak? kraju powiadają, jak nie dają, to bierz sam. Tam, nie wiem, Jagoda był w filmie, czy Graż, nie pamiętam, jakiś taki, że no, jest to aktor, no, moim zdaniem, któremu się należy miejsce w pantonie polskich aktorów. Może nie powiedziałbym, że mój ulubiony, mój ulubiony to Janusz Gajos, ale jednak no, trzeba przyznać, że ten, że coś tam zagrać potrafi facet. Przez to wbrew pozorom cały czas podcast to Formula 1. A, tak, tak. Tak, ale no, bo wypadł jeden Daniel Ricciardo, to musiał się pojawić inny Daniel, bo po prostu tak, pustka tak, jest tak wielka, że o, może od teraz w każdym wyścigu będziemy przytaczać jakiegoś jednego Daniela, tak żeby się nikt nie zczaił. No dobra, ale przechodzimy do kontrowersji, goniących kontrowersje i pytanie jest postawione bardzo prosto. Czy sędziowie pogłupieli, czy sędziowie po prostu zaczęli być konsekwentni? I teraz Cezary zacznie od wyjaśnienia zagadki zakrętu numer 15 i numer 1. Proszę. Znaczy, no, zacznijmy, że sporo było pretensji. To ten Andreas Stella tak powiedział, że dramatycznie, że w moich oczach sędziowie interweniowali w tej pięknej kawałku motorsportu i to było niewłaściwe. Ponieważ oba samochody wyjechały z toru. Więc oba zyskały przewagę. I teraz faktycznie ta sytuacja jest dyskusyjna, dlatego dyskutujemy. Większość moich respondentów na Twitterze odpowiedziała, że Norris nie powinien był oddawać tej pozycji, w sensie, że to nie było konieczne. Natomiast jedno, czego nie można odmówić sędziom, to że w tej sytuacji nie byli konsekwentni, właśnie co jak co, ale oceniając wszystkie sytuacje, ich było naprawdę dużo na tym torze, byli właśnie konsekwentni i zastosowali przede wszystkim jedną zasadę. Otóż jest taki kodeks, jeśli chodzi o wyprzedzanie, jest opisane dość na tyle mocno, na ile byli w stanie kierowcy to zrobili razem z sędziami, jakie są zasady wyprzedzania. I ten kodeks mówi, że kierowca... że który kierowca zasługuje na to, żeby zostawić mu miejsce, tak, na torze. I numer jeden, najważniejsze, kiedy atakuje się od zewnętrznej, zresztą od wewnętrznej podobnie, to musisz być na apeksie z przodu, czyli w miejscu, gdzie się docina do zakrętu, punkt szczytowy zakrętu, musisz być przed kierowcą, którego atakujesz. I jak weźmiemy za punkt wyjścia ten przepis, to w zasadzie wszystkie sytuacje, jakie widziałem, począwszy od sprintu, gdzie było ich kilka i wszyscy się wtedy podniecali, jakie to zajebiste wyprzedzanie, a skończywszy na tym, co się działo w niedzielnym wyścigu, wszystkie zostały przemożone i potraktowane dokładnie przez ten aspekt. Czytałem jakieś, ktoś napisał na Twitterze, że ponoć Yuki Tsunoda się zmieścił w apeksie i dostał karę. Nie widziałem tej sytuacji, więc się do tego nie odniosę. Może być to ten wyjątek faktycznie, ale mówię, nie jestem pewien, bo jak dopóki sam tego nie zobaczę, to na słowo nie zawierzę. Natomiast tak, kierowca musi być po pierwsze na apeksie zakrętu z przodu, przed tym, którego atakuje. Po drugie musi grać jakby w kontrolowany sposób i bezpiecznie przez całą długość zakrętu i musi być w stanie przejechać zakręt w obrębie toru, limitów toru. I te limity toru tutaj były kością niezgody. Natomiast tak, zacznijmy przed zakrętem 15, zacznijmy, dlaczego na starcie Max nie dostał kary, wywożąc ewidentnie Norrisa. Zaatakował go takim doskokiem, potem wywiózł z toru i ledwo się sam w tym torze zmieścił. Dyskutowaliśmy dzisiaj z Maćkiem Jarbakowem w pole position, czy on się zmieścił, czy nie zmieścił, bo nie było widać dokładnie z tych obrazków, jakie zobaczyliśmy, czy ta przednie czy tylne koło, czy dotykało białej linii, czy nie na zewnętrzne. Jak dotykało, to się zmieścił, jak nie, to się nie zmieścił. Ale to jest, po pierwsze, to jest zjawisko pierwszego zakrętu, w którym się dużo daruje kierowcom, a już wybitnie w pierwszym zakręcie w Stanach, gdzie cały czas się dzieją takie rzeczy co roku i nie tylko w tym miejscu toru były takie akcje, więc tutaj to po prostu coś, co widywaliśmy jeszcze nieraz, więc to jest ta magia pierwszego zakrętu. Druga rzecz jest taka, pierwszy zakręt na apeksie Max był przed Lando Norrisem, wbrew temu, co mówi Lando Norris. Fakt jest taki, że to było to takie chytre zagranie, po prostu na znalezienie się w tym apeksie, nawet jeżeli się w tym torze nie zmieszczę i wywiozę rywala, ale pierwszy punkt, najważniejszy, technicznie spełniał, więc formalnie nie zawinił. I potem mamy to 53. okrążenie. Dlaczego Norris dostał karę? Anthony Davidson, który z całą pewnością nie jest wielkim fanem Maxa Verstappena, raczej jest taki probrytyjski, zrobił bardzo dobrą analizę tego i pokazał czarno na białym, że po pierwsze, mówił, jak patrzą na to sędziowie, atakując Maxa, Norris wbrew temu, co sam twierdził i co mówił mu zespół, i to był błąd zespołu, nie był z przodu na apeksie. I było widać wyraźnie, że jest z tyłu. Więc nie miał prawa sobie rościć, znaczy nie mógł sobie rościć prawa do tego, żeby zostawić mu miejsce w zakręcie na wyjściu. A druga rzecz to jest taka, i to powiedział Max,
że nie wolno wyprzedzać za białą linią. Po prostu jak wyjechał poza tor, nie miał prawa go wyprzedzić. Max mówi, ja sam byłem w takiej sytuacji i sam dostałem za to karę. Więc dwie proste zasady, które z premedytacją wykorzystał Max Verstappen, ale takie, że on najlepszy kierowcy. Bardziej wątpliwe jest to wbijanie się przed apex, tak nawet na dive bombie, że po prostu, żeby za wszelką cenę, co by nie było, jak będę z przodu, to wtedy i tak zakręt będzie mój. No tylko, że to jest też ryzyko kierowcy, to trzeba zrobić umiejętnie, tak? No bo jak wjedziesz ten apex za późno i wywalisz kogoś z toru, no to wtedy jesteś tak nie hero, tylko jesteś po prostu luzerem. Tak więc te rzeczy też trzeba umieć. I to się o to rozbija. Max jest po prostu bardzo, bardzo mądry, jest wyśmienitym kierowcą i się świetnie pozycjonuje samochód na torze. I on to wykorzystuje przepisy tak, jak one są napisane. Szczerze mówiąc, Lewis Hamilton to jest kierowcą, którego musi tego nauczyć. Mistrz jazdy na granicy fair play, a nawet trochę poza granicą, wielokrotnie pokazał w swojej karierze różnymi wymówkami wychodząc z sytuacji, więc a tutaj rzuciło mi przodem i tak dalej, z różnych takich sticky situations. Tak więc obserwował Hamiltona, jak się ściga i jeździ w zasadzie, na pewno się uczył tego od Hamiltona, od wujka Schumachera, którego znał od dziecka, od tego typu kierowców, po prostu. Natomiast Lando, perspektywa Lando Norrisa, bardzo ciekawa, mówi, dla mnie to, co zrobił Max, było niewłaściwe, ponieważ on także bronił pozycji wyjeżdżając z toru. Więc wyjeżdżając z toru zachował pozycję, co też nie jest właściwe. No i ja tutaj rozumiem Lando. Rozumiem Lando, dlatego że no faktycznie obaj byli poza torem, tylko ostatecznie gdzieś trzeba przyjąć jakiś punkt wyjścia. Tak? Trzeba się oprzeć na jakichś zasadach. Nie można powiedzieć, dobra, że okej, jeżeli kierowca atakowany będzie z przodu przed apexem, ale wyjdzie poza tor, to ten jadący po zewnętrznej może go wyprzedzić. No to już jest jakby... Sędziowie kierują się względnie prostymi i czytelnymi zasadami i zasada jeszcze raz. Pierwsza mówi, że musi być na apexie z przodu. Nie był, czyli punkt wyjścia już na dzień dobry jest z tyłu, a drugi jest taki, że będąc poza torem nie możesz wyprzedzać. Nieważne, czy ten drugi kierowca jest poza torem, czy nie jest poza torem. Była podobna sytuacja między Hamiltonem a Verstappenem w Brazylii. Jak Hamilton go atakował w 2021 roku, Max dość chamsko wywiózł Hamiltona z toru i siebie oczywiście. Lewis musiał zaczekać i wyprzedzić go znowu. Czy Lewis wyprzedził Verstappena poza torem? Nie. Wrócił na tor za Verstappenem i wyprzedził go na torze. Tak więc to są takie niuanse, które no po prostu jak się ściga na topie z takimi ludźmi jak Verstappen, to po prostu je trzeba znać. Natomiast to ciekawe, dzień wcześniej w sprincie było dużo takich sytuacji w zakręcie 15. Na szóstym okrążeniu Lando Norris był atakowany przez Russella, co prawda po zewnętrznej, ale był to atak. Był na apexie z przodu i wywiózł bezwzględnie Russella z toru, tylko że sam się zmieścił w torze. Natomiast był atakowany, wywiózł z toru, był na apexie z przodu, tor był jego. Sam skorzystał z tego prawa, z tego pierwszego. Kolejna rzecz. Dlaczego tu ludzie pokazywali, że zaraz, że wcześniej była walka Sainza, Maxa z Sainzem i tutaj, że Max wyjechał poza tor i nie dostał kary. I fani uważają, że ten incydent był taki sam albo podobny. No nie, ten incydent był bardzo, bardzo różny. Z kilku powodów. Po pierwsze, Sainz atakował po wewnętrznej, a Norris po zewnętrznej. I to są dwa różne, inaczej rozpatrywane ataki. To pierwsza rzecz. A druga jest taka, że Sainz nie był z przodu na apexie. Znowu ta sama zasada. Więc nie miał prawa dyktować linii, nie musiał zostawić miejsca Maxowi, a Sainz też wyjechał poza tor sam z siebie i to, co najważniejsze, nie wolno wyprzedzać poza torem, nieważne, czy po wewnętrznej, czy po zewnętrznej. Tak czy inaczej, Sainz, jako że był z tyłu na apexie i był poza torem, nie miał prawa wyprzedzić Verstappena. Więc Verstappen całkiem słusznie wyjechał sobie z powrotem, mimo że pojechał też szerokim łukiem, jak wcześniej Norris, zachował tę pozycję, wszystko jest zgodnie z zasadami. Sędziowie byli bardzo, bardzo konsekwentni w tym przypadku. Dzień wcześniej Carlos Sainz w sprincie wywiózł z toru Leclerca, gdy go wyprzedzał w tym samym miejscu, ale był z przodu na apexie. Potem tak samo zaatakował i wywiózł Russella, ale był na apexie. I tak samo Leclerc wyprzedził Russella, tak, że mu tylko kawałek koła został na białej linii, wyprzedził tak Russella, był z przodu na apexie. Więc po prostu sędziowie, co by nie mówić, sędziowie tak naprawdę... Czy byli zrobili dobrze, czy nie, to można dyskutować, ale byli konsekwentni. Chcę zobaczyć taki monolog w filmie Formuła 1 Lewisa Hamiltona. Chcę, żeby Brad Pitt tłumaczył to tej pani, czy panu, czy komu. We gotta be faster than them, because... I jedzie tutaj, Apex, rozumiesz? Za długa scena to by była, to już nie te czasy w kinie. Masz rację, to już nie, to już... No ale tak wiesz, skrócona, dużo ujęć, coś, najważniejsze rzeczy, samo mięso.
Jak tak. Znaczy takie, takie wcięcie ostre tutaj, że wiesz. CS, a, mam jedno pytanie. A jak się odniesiesz do tego, o czym mówił Oskar Piastri, że a propos sprintu, gdzie Oskar Piastri dostał 5 sekund kary za wywiezienie Pierre'a Gasly'ego i Oskar twierdził, no to w tej sytuacji to tak jakbym ja był Maxem Verstappenem i to ja dostałem karę, a nie ten koleś, który został wywieziony. Wiesz co, nie pamiętam, nie przypomnę sobie dokładnie tej sytuacji, musiałbym ją zobaczyć. Natomiast po pierwsze, jest możliwe, że tym razem sędziowie popełnili błąd, bo nie są bezbłędni i wtedy absolutnie brawa Piastri, ale jednakowoż cały czas mamy to niuanse. No, po pierwsze, teraz to jest dobry klucz w ogóle na przyszłość, na co trzeba patrzeć. Czy kierowca atakujący na apeksie jest z przodu czy z tyłu? Szczególnie kierowca, który jest od zewnętrznej, bo wtedy to decyduje o tym, czy dostał miejsce na to rzeczy, nie. A druga rzecz do zapamiętania to jest to, że nie wolno wyprzedzać poza torem, ale bronić się można. No i to też jest, wiesz, też to jest ciekawe jak, kurczę, to jest, zapamiętajmy to, to jest bardzo ładne stwierdzenie. Nie wolno wyprzedzać poza torem, ale bronić się można. Zapamiętajcie dzieci. Tak, bo wiecie, rozmawiałem z Tomem Christensenem. No. Co dobrze, bronić się można. Lewis Hamilton kontra Max Verstappen w sezonie 2021, start do Grand Prix Abu Zabi tego słynnego. Max absolutnie prawilnie i precyzyjnie wyprzedza Hamiltona, mieszcząc się w torze i już po wykonaniu manewru Hamilton udaje, że nie zostawił mu miejsca, kiedy nie musiał, bo Hamilton był bardziej z tyłu, ścina zakręt i broni pozycję. Rozmawiałam z Tomem Christensenem, który, przypominam tylko tym, którzy nie wiedzą, był nie raz, nie dwa sędzią na wyścigu Formuły 1. Był, no i wyśmienity kierowca, tak? Tak, wyśmienity kierowca i on naprawdę miał ogromne problemy z oceną tej sytuacji. Natomiast on się właśnie odbijał od tego, że i Lando Norris i Max Verstappen wyjechał z toru. Że Max Verstappen też wyjechał z toru w tym momencie broniąc tej pozycji, ale naprawdę nie był pewny, co tutaj trzeba było zrobić, więc tylko mówię o tym nie po to, żeby przedstawiać inny punkt widzenia, tylko po to, żeby powiedzieć, że nawet człowiek, który spędził w tym pokoju sędziów naprawdę dużo czasu, miał bardzo duże wątpliwości i naprawdę to nie było tak, że jest decyzja od razu już, co z kolei jakby przywołuje kolejną rzecz, powód, dla którego McLaren się denerwował. Dlaczego decyzję, która potencjalnie wpływa na rozwój Mistrzostw Świata, podejmujecie od razu, tak szybko? Dlaczego nie chcecie wysłuchać kierowców? Dlaczego nie chcecie dać temu trochę czasu, biorąc pod uwagę, jaka jest waga tej decyzji? W ogóle a propos McLarena, słuchajcie, oni byli tak wkurzeni, ale to tak nieprawdopodobnie, że od razu dostaliśmy informację, że Zak Brown to z nikim nie porozmawia, a Andrea Stella tylko porozmawiał z Skyem i koniec. Zamknął się i dziękujemy, i nic, zero. A zwykle byłoby tak, że jednak nawet po Węgrzech dało się z nimi porozmawiać, a tutaj nie. Musimy jeszcze tutaj dodać pewien czynnik. To jest czynnik taki, że Max Verstappen jest trochę traktowany jak święta krowa, tak jak wcześniej był Lewis Hamilton, kiedy rządził Formułę 1. Przez lata bywało tak, zdarzali się kierowcy, którzy po prostu byli w Formule 1 dominatorami, byli mistrzami. I faktycznie zazwyczaj historycznie jest tak, że sędziowie trochę bardziej na ich stronę dyktują, czy to jest dobrze, czy źle. Moim zdaniem nie do końca. Uważam, że powinna być równość, ale jednak ta tendencja z czegoś się bierze. I trzeba sobie zdać sprawę, że jak walczysz z Verstappenem, to też on ma po swojej stronie ten jeden element, niebiosa. Benefit of the doubt, jak to mawiają, tak? Że po prostu w razie czego to on jest uznawany za wyznacznik tego, nie zawsze, ale w pewnych kwestiach, jak się powinno jeździć, a jak nie. No tak jak Max w 2021, nie musiał tylko pokonać Lewisa Hamiltona, musiał być jeszcze troszkę lepszy, tak, żeby mieć cały ten bufor na te wszystkie rzeczy dodatkowe. No już nie będziemy, tak jak powiedziałeś, czy to jest dobre, czy nie, to już inna sprawa. Dobra, ja szybko powiem o jednej oferce, bo już o niej w zasadzie wspomniałeś, czyli Alonso na zdrówko, chociaż tak się nie powinno mówić niby. Alonso kontra Liam Lawson. Ale tam to, że Alonso sobie pokrzykiwał i to, że raczej nie miał za co, to jest jedna sprawa, ale ciekawe, że od ostatnich kilku wyścigów widzimy, że
co jakiś młody kierowca jedzie, to nagle ci wszyscy po prostu, wiecie, od 10 lat w Formule 1, o, tutaj w bomba zrobił, tu co, bez szacunku i w ogóle, nagle wszyscy tacy, wiecie, wymagają, wszyscy tacy święci i proszę mnie tu szanować, bo ja tu jeżdżę. Gość wchodzi bez kompleksów, jedzie z 60 pola na 9, to oczywiście żarty, można jechać tylko z 20 pola najdalej, ale on miał tyle kar. Więc podoba mi się to, że właśnie no jakby szacunek, okej, szacunek rozumiem, no ale on tutaj nie robi nic złego, on tutaj po prostu się nie boi, tak? Tak jak kiedyś, nie pamiętam kto to opowiadał, że jak zbliża się do Lewisa Hamiltona, to od razu z większym respektem jedzie. A kierowca jak każdy inny samochód, jak każdy inny, jak pojedziesz lepiej, to go wyprzedzisz i tyle, a to czy mu się to będzie podobało, czy nie, to już jest sprawa dla reporterów. Już tak, z tym kierowcą, tak, że jak każdy inny, to jest to tyle, wiesz, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Na to mam taką anegdotę. Nie pamiętam już, który to był kierowca, który jeździł, ale coś, powiedzmy, coś w stylu kierowca Alamika Salo, który nie wygrał wyścigów w Formule 1, mógł jeden wygrać, ale oddał zwycięstwo Irvine'owi w 99 roku w Niemczech. Dawne dzieje. Jak nie on, to ktoś, powiedzmy, mniej więcej z tego pokolenia i z tej półki i powiedział, że jak kiedyś świat przypadkiem, to było w Stanach Zjednoczonych, na Indianapolis i wsiedli do tej samej windy i mówi: ja, Michael Schumacher, a między nami 7 tytułów Mistrza Świata. To jest mniej więcej tak, wiesz. No niby tak, ale z drugiej strony... No to trochę inna rzecz, ale troszkę mi się kojarzy, a bardzo mnie zawsze bawi, jak Jakub Wawrzyniak, taki słynny polski piłkarz, słynny z tego, że mówili, że jest zmiennikiem piłkarza, którego nie ma. Bardzo w ogóle jest teraz, pracuje w mediach, bardzo się wydaje taki przyjemny, nie znam go. W każdym razie był lewym obrońcą i opowiadał, że jest 50% zainteresowanie FC Barcelony jego usługami, oni go nie chcą, a on chce. Więc... No, 50-50, fair. Tak, 50-50. No dobrze, to teraz Aldona, jako nasz człowiek, jako nasza kobieta na miejscu, proszę bardzo, czy Red Bull oszukiwał i jakie były nastroje wobec tego? Mówię o słynnym Bibie, czyli o... To imprezie, tak? Biba była i Red Bull przegięli znowu. Tak, no wiadomo, jak Texas, to tak, takie czapki rozdawali, jak Materos. Tak, tak. I Aldona krzyczała: mój, jest ten kawałek podłogi. Nikt nie wiedział, o co chodzi, bo to jedyna Polka tam. Ale co ją zapamiętają, polska flaga wisi. Więc powiedz, jak to było w ogóle odebrane i czy w padoku były jakieś kontrowersje, czy wszyscy od razu wiedzieli, że to jest burza w szklance wody? Nie, no była z tego trochę afera rozkręcona oczywiście najbardziej przez Zaka Brauna i przez Toto Wolffa. Zak Braun niby mówił o tym tak, niby mówił o tym logicznie, zrozumiale, ale na pytanie, czy Red Bull został złapany na oszustwie, powiedział: nie wiem. więc to jest takie zostawianie pola do domysłów. Toto Wolff był absolutnie nieusatysfakcjonowany tą pokazówką, która się odbyła w padoku. Lewis Hamilton też tam wrzucił, no Bóg wie od kiedy to mają, a przecież wygrywają tytuły. Nikt tu nikogo za rękę nie złapie. Ja na koniec byłam bardzo zdziwiona, ponieważ w czwartek, wiecie, wywiady z kierowcami są ustawiane od najsłabszego zespołu do najlepszego. Czyli ostatnim kierowcą, który się pojawia w czwartek do rozmowy z dziennikarzami, jest Max Verstappen w tym momencie. Ja byłam ostatnią osobą, albo jedną z ostatnich, która zadawała mu wtedy pytania. Nikt nie spytał go o kwestie prześwitów i przedniej krawędzi podłogi. Nikt. Ja tak patrzę na tych moich kolegów. Mówię: kurczę, jaki diabeł, co się dzieje? Przecież to jest news dnia. No ale mówię: dobra, może ja czegoś nie ogarniam i idę do niego i tylko zaczynam: słuchaj, no dzisiaj tematem dnia jest kwestia ustawienia zmiany prześwitu. I tak tutaj zrobiłam taką pauzę. I on mówi: nie, przerwał mi, nie dał mi dokończyć pytania. To nie jest kwestia ustawiania wysokości prześwitu między sobotą a niedzielą, bo to byłoby nielegalne, a czegoś takiego nie robimy. Wiedział, co powiedzieć. Tak, wiedział, co powiedzieć. Natomiast, no wiecie, temat jest o tyle kontrowersyjny, że nikt nikogo za rękę nie złapał, nie złapie i niczego nie udowodni. I to jest w tym największy problem.
Czy dla mnie, szczerze mówiąc, sprawę wyjaśnił filmik, na którym inżynier Red Bulla pokazuje, co musiałby zrobić, żeby coś tam zmienić. Nie pamiętam, czy to Ted Kravitz to prowadził, tak? Ty, Czarku, też wrzucałeś na X-a, dawniej Twitter, że nawet Ted Kravitz był taki, że no dobra, nie wygląda to jak coś, co można zrobić jednym przekręceniem nadgarstka, gdy nikt nie patrzy. No dla mnie to było takie robienie zasłony dymnej, ale faktycznie Kravitz powiedział, że nawet on tak przestaje w to wierzyć. Natomiast my nigdy nie dojdziemy do prawdy i nikt do tej prawdy nie dojdzie, nie wiedział jak było. Bo to, że teraz tak to funkcjonuje, to nie znaczy, że 2-3 lata temu, a to jest od ponad 3 lat, jak mówimy Horner, nie działało tak, że można było coś z tym zrobić. Więc no, tutaj dowodów żadnych nigdy nie będzie. Tak? Tego do końca nie wiemy. Natomiast no, mi to jednak wygląda w dużej mierze na kolejny przejaw tej wojenki. To Max fajnie określił, że to wojna między Brownem a Hornerem, że oni się nie lubią. A że on lubi Browna, nie będzie się wtaplątał. No, ale to nie lubią się i tak samo jak Wolf nienawidzi Hornera. Więc każdy taki element, którego można się czepić, no to jest moment, w którym oni po prostu będą strzelali z tych armat i z dział. Natomiast no, tam dwie rzeczy się średnio kleją. Jedna to jest taka, że to było ogólnodostępne jakby rozwiązanie, tak, że to nie było tajne, że wszyscy widzieli, mogli się zobaczyć, sprawdzić sami, że to jest, tak, bo to jest jakby w tych dokumentach, które wszyscy nie widzą. Więc dziwnie mi się klei to, że można oszukiwać na elementach, które wszyscy mogą zobaczyć, że tak, że no, oni nie są debilami. Wiedzą, tak, potrafią rzeczy kombinować i wykrywać. Więc no to mi śmierdzi. Raz, a dwa oczywiście to, że gdzieś tam z tyłu po cichu poszła wiadomość, że McLaren musiał, zresztą nie tylko McLaren, bo wyszło potem, usztywnić i poprawić tylne skrzydła. Separacji między płatami i sztywność górnego płatu, tak, że nie tylko te z Azerbejdżanu. Więc generalnie no, trochę to wyglądało to, jakby ktoś chciał przykryć jakimś newsem, uderzając w ten słaby punkt w Red Bulla, łatwo je zwalić, jakby przykryć inne rzeczy, które być może byłyby głośniejsze i do tego też pił sam Christian Horner. Na podsumowanie tej całej afery zawsze mi przychodzi do głowy takie stwierdzenie, które usłyszałem od właściciela ekipy, która wystawia, to jest juniorska ekipa, startowała w Formule 2 i w wielu innych kategoriach i teraz też startuje. Nie powiem kto to, ale powiedział mi prostowo, czyli szczerze, taki ten rubasznie szczerze, że you don't cheat if you don't get caught, czyli jeśli nie masz kota, to nie oszukujesz. Nie no, jeśli cię nie złapią, to nie oszukujesz. I to jest, na początku mnie to lekko zszokowało, ale im dłużej żyję i bardziej to patrzę i bardziej sobie zdaję sprawę, co się dzieje w Formule 1, tym bardziej rozumiem, że no, tak działa motorsport, a już w szczególności Formuła 1. Jak się na nie rzucają, na Red Bulla, Brown i Wolf na to, że to tak, że nie wiedząc do końca, czy oszukiwał, czy nie oszukiwał, to oni to mówią z własnego doświadczenia, że bo oni gdyby mogli, to by oszukiwali. Po prostu to nie jest tak, że no wiedzą jak to działa, tak, czują pismo nosem. Więc ostatecznie jest to jakby towarzystwo swoich ludzi w swoim gronie, którzy wszyscy mają za uszami takie czy inne numerki przez te wszystkie lata i tak to należy oceniać. I tak to oceniła FIA, mówiąc, że nie ustalimy, czy ktoś oszukiwał, czy nie. Wygląda na to, że nie było to możliwe. Rysujemy tak grubą linię i jedziemy dalej. Lance Armstrong też hołdował tej zasadzie. No tylko... tylko że długo się udawało. Tak, no właśnie. No dobra, troszkę zamieszam w naszej kolejności, żeby jeszcze było tak około wyścigowo, żeby nie robić potem jeszcze nagle powrotu. Czyli Ferrari mistrzem świata Ameryki. Tak, Aldona, proszę. Nie, ja chcę się podzielić moją straszną frustracją i rozczarowaniem, ponieważ wiecie, my robimy wszystko w Viaplayu, żeby wszystko działało technicznie, było sprawne, natomiast tutaj po prostu pokonała nas liczba ludzi na gridzie i okazało się, o czym ja nie miałam pojęcia, że moje wejście z gridu jest nieemisyjne, po prostu przerywa, no jest za słabe czysto jakościowo, więc się w sumie nie pojawiło, a byłam tak wściekła, ponieważ zaczęłam, tutaj jest pierwszy rząd, tu jest Max Verstappen, Lando Norris, pewnie mówicie o nich, ale ja stoję przy Ferrari, bo to jest moim zdaniem faworyt tego wyścigu. I mówię, wszystko będzie tutaj zależało po pierwsze od pierwszego zakrętu, a potem od strategii, bo wcale nie jest powiedziane, że tutaj wszyscy będą jechać na dwa pit stopy. Tutaj jeden pit stop jest możliwy i oni wykorzystają pierwszy stint, żeby się przekonać, czy jest możliwy, czy nie. Wszystko to, co powiedziałam, się wydarzyło i nikt tego nie zobaczył. O, no wiesz, Aldo. Nie widziałem tego w telewizorze, ma pani tak. To ogromne?
Masz, Aldon, jakieś dowody, wiesz, to każdy może tak powiedzieć. Ja też w sklepie tutaj rozmawiałem z takim panem i on mnie zapytał, ja powiedziałem Ferrari, Leclerc, Sainz. Słuchaj, mam na karcie pamięci w kamerze oraz rozmawiałam z kolegą fotografem i tego przekonują. Mówi, nie, niemożliwe. Potem mi napisał, no i kto mówił, że Ferrari wygra? Ja. No ej, więc tak, więc szkoda, że państwo tego nie widzieli, bo wszystko to powiedziałam. Ściągnij ten plik, wrzucimy to jako jakiś unreleased, albo ty wrzucisz. To super materiał, wiesz, no. Przepowiedziała potem przyszłość. Potem dograła. Skąd Marciniak wiedziała? Są zapowiedzi, że Ferrari chce walczyć o Mistrzostwo Świata Konstruktorów i nawet wypowiadali się przed wyścigiem w USA, że to wyścig w USA pokaże, no i jeśli miał coś pokazać, no to bardziej już pokazać nie mogli niż pierwsze i drugie miejsce. W ogóle to takie trochę przykre, a z drugiej strony też pokazujące, jakie jest duże napięcie w sytuacji Verstappen-Norris, że podejrzewam, że jednak większość ludzi mówi o miejscach 3-4, a nie 1-2, gdzie no to jest potężne, podwójne zwycięstwo zespołu, kurka. No, w normalnych, znaczy czy na początku sezonu, to wszyscy by o tym trąbili. No i tak, wygląda na to, że Red Bulla, jeżeli Perez się nie obudzi w Meksyku i może tym razem nie uda mu się manewr w pierwszym zakręcie, wygląda na to, że Red Bull jest w ich zasięgu bardzo, bardzo, bardzo. Pytanie, czy wierzycie w to, że Ferrari może doskoczyć do McLarena? I już proszę, Aldona, wypowiadaj się, a ja powiem dokładnie, ile jest punktów między zespołami, tylko znajdę. W tej chwili jest 40 punktów, McLaren stracił jeden punkt z przewagi nad Red Bullem, więc między nimi jest tyle. Ferrari jest dalej, ma 48 punktów straty do McLarena. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem Ferrari nie dogoni McLarena. McLaren tutaj wiedział, że będzie słabszy. Oni jeszcze przed wyścigiem mówili, że zdziwiliby się, gdyby skończyli ten wyścig przed Ferrari. Natomiast to też wynikało z charakterystyki toru. I do końca sezonu to się będzie wahało. To będzie to, co widzieliśmy w ostatnich wyścigach tak naprawdę. Nie będzie jednego dominującego zespołu, tylko naprawdę każdy weekend może tutaj przynieść dowolne rozwiązanie między tymi trzema, może czterema ekipami. Ja tak uważam, co oznacza, że nie będzie tak, że nagle jedna z tych trzech, które są w tej chwili na czele, wyjdzie do przodu, to nie wiadomo jak i wszystko pozamiata. No właśnie, bo mówisz o czterech, już Czarku ci oddaję głos, ale tą czwartą ekipą, czyli Mercedes, no cóż, zdobył 0 punktów, a w zasadzie nawet nie dojechał żaden kierowca do końca. Więc też o tych może problemach Mercedesa, Czarku, coś wspomnisz? Nie, no jeszcze w kontekście tej walki, no to co, to znaczy Red Bull będzie dojechany, tak? Będzie trzeci, nie oszukujmy się, zaraz Ferrari ich dojedzie, bo Red Bull ma jakby Pereza, na którego stawia cały czas konsekwentnie do końca świata. Strony śmierci można było powiedzieć nawet. Zobaczymy, jak to ten. No bo teraz do Meksyku, tak? Tam jest ta Courtois Muertos, więc chyba pasuje to określenie. Myślę, że będą decydowali kierowcy. McLaren jest faworytem, bo jednak no, chyba całościowo jest lepszym bolidem. Natomiast mamy Lando Norrisa, który nie wiem, nie chcę, żeby to dziwnie zabrzmiało, bo jednak uważam, że jest bardzo dobrym kierowcą. Nie jest tak złym, jak go oceniają fani Maxa i hejterzy jego, chociaż też nie jest tak dobrym, jak jego fani najwięksi go oceniają, no po prostu, ale jest bardzo, bardzo dobre. Natomiast popełnia błędy, takie, siakie, owakie i one mogą się, Singapur to pokazał, ale nie tylko, tutaj też przecież stracił w sprincie, tak, drugie miejsce przez prosty błąd. A Piastri, no tak jakoś coś nagle przestał jechać, nie? I można się zastanawiać, czy po prostu przestał jechać, bo jakby zapomniał, jak się jeździ, czy przestał jechać, bo nie za bardzo ma ochoty znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał opuszczać Norrisa. I moim zdaniem on tak jeździ dlatego, że nie chce się mieszać do tej walki. A Ferrari ma dwóch kierowców, którzy nie mają takich obiekcji, tak? Którzy mogą napierać, więc jak ten zespół pomoże, jak zespół da, to mi się wydaje, że Ferrari może jakimś tam rzutem na taśmę McLarena wyprzedzić. Przypomnę, że w przewodniku kibica były snute przewidywania, że Ferrari może być mistrzem świata konstruktorów. Zresztą też były snute przewidywania, że McLaren będzie bardzo mocny. No ale to jeden z tych dwóch zespołów, tak? Więc to jakby to może zmierzać do takiego finału. Jeśli chodzi o Mercedesa, no euforia w piątek. Nie wiem, czy też to tak odbierać na to, że tutaj tak, no nasz upgrade jest super, jest mega fajne, tak. Od soboty do poprzez niedzielę żałoba. Szczęśliwie nie dlatego, żeby się komuś coś stało, ale okazało się, że cały czas się powtarza ta prawidłowość ta sama, że
W piątek, tak, piątek nasz, a ten George Russell był Mr. Saturday, to ten, to Mercedes jest Mr. Friday, tak, a potem jak przejdzie co do czego, to się te upgrade'y okazują bardzo kłopotliwe. Mnie najbardziej rozrzewniła ta sytuacja, bo tam było to takie, widziałem tę narrację, że tutaj Lewis rycerski, tak, wielkie serce, że on może oddać George'owi Russellowi swoje upgrade'y, bo nie mieli, tak, Mercedes nie miał z elementów o tej samej specyfikacji, żeby wstawić do Russella do rozbitego bolidu, a to oznacza, że jak nie masz bolidu o tej samej specyfikacji, to łamiesz przepisy park ferme, trochę jakbyś regulował przednią krawędź podłogi i ten. I w związku z tym startujesz speed lane. Więc tutaj Lewis się zaoferował i tak to zostało odebrane, tak opisywane, że nasz Lewis taki wspaniały, tego rycerski i w ogóle, och, ten Lewis to naprawdę team player, no a potem się okazało, że tak naprawdę to nie chciał mu oddać tej części, bo sam z nim nie chciał jechać i wypołował widok na drugim okrążeniu. Więc bardzo się poszczeremu. Tak, natomiast jedna rzecz, w sumie Lewis był poszkodowanym w tej sytuacji z Russellem, no bo normalnie jak się kwalifikujesz na 19 miejscu, to jest idealny moment, żeby zmienić ci silnik i do końca sezonu lecisz, a oni nie mieli kim, bo wszystkie ręce na pokład, wszyscy zajmowali się odbudową samochodu Russella i w związku z tym tego nie zrobili. No, to ciekawostka, proszę bardzo. Insiderska wiedza tylko w Codrive. Dobra, przejdziemy teraz do Yukiego Tsunody i Liama Lawsona. To jest temat, który mnie bardzo grzeje, czyli Tsunoda chce fotela w Red Bullu w sezonie 2025. Wie, że musi się starać, wie, że musi po prostu pokazać, że na to zasługuje. No, a Lawson rzekomo miał walczyć o miejsce w ogóle w Formule 1, ale no, oczywiście to jest pierwszy wyścig z sześciu, kiedy będzie mógł pokazać, na co go stać. Natomiast, no, znowu, już o tym mówiliśmy, tu miało w ogóle nie być brany pod uwagę do oceny, a no, zniszczył Tsunodę tak samo w kwalifikacjach, jego przejazd w Q1 był szybszy niż Tsunody w Q2, więc można by było założyć, że gdyby Lawson nie miał tych kar i w kwalifikacjach jeździłby normalnie wszystkie przejazdy, to byłby też nad Yukim. No, ale w grze jest jeszcze taki gracz jak Honda. I Honda poprosiła, nie wiem jak się prosi po japońsku, ale poprosiła o przetestowanie Tsunody w kontekście miejsca w bolidzie Red Bulla w 2025 roku. I teraz pytanie brzmi, czy Red Bullowi uda się jednocześnie nie wsadzić w to miejsce Tsunody i nie urazić Hondy? Czyli dwie pieczyny na jednym ogniu, bo jak sądzę, nie zależałoby im na tym, żeby dostawca ich silników nie był zadowolony, nawet jeżeli to jest ostatni rok, prawda? Mam rację. Aldona, kiwasz głową, chcesz coś powiedzieć, czy oddamy głos Czarkowi? Niech ma. Oddamy Aldona głos Czarkowi. Nie, Aldona, niech ma. No, jacy kochani! Właśnie to okej. Okay. Oddam ci te poprawki. Krótka piłka. Test poni dać, a on nic nie wyznaczy, natomiast no, Tsunoda, sorry, ale przy Ricardo wygląda naprawdę pięknie. Faktycznie się poprawił przez te lata, ale ciągle jest po prostu, jest i będzie zawsze tylko Tsunodą, czyli będzie kierowcą przeciętnym. Coś, co pokazał Liam Lawson. I tutaj od razu dlatego chcę odbić do Aldony, bo chcę spytać, czy Liam Lawson na miejscu w Stanach Zjednoczonych zrobił tak same wrażenie, jak zrobił na nas, na reszcie świata przed telewizorami. Wiesz co, tak, natomiast cały czas to jest trochę, znaczy inaczej, czemu oni go nie ogłaszają na 2025 rok? Czy nie ogłaszają go dlatego, że zastanawiają się, czy jednak tam wejdzie Hadżar? Czy nie ogłaszają go, a Lawson w ogóle wypadnie, czy nie ogłaszają go dlatego, że zastanawiają się, czy jednak Lawson nie zastąpi Pereza? I wtedy faktycznie wejdzie Hadżar. Więc to jest taka zagwozdka, która się wokół tego kryje. Natomiast no, Yuki był wściekły. No, to po prostu wrócił taki Yuki, który się właściwie niekoniecznie chce odzywać i niekoniecznie chce mówić, no, bo on stracił pewność siebie. Był ten test porównawczy między Lawsonem a Ricardo jakiś czas temu, żeby się zastanowić, czy w ogóle któryś ma tutaj szansę, żeby wejść do pierwszego Red Bulla. Ricardo wypadł z tego wszystkiego bardzo spektakularnie i tak samo spektakularnie Lawson wszedł. No, Lawson wszedł z furtyną. Z czym? Furtyną, no tak, furtyną. Ale czekajcie, furtyną wodną. Futryną.
A nie z framugą? Z futryną. Z futryną, dobrze, dziękuję bardzo. Z futryną wszedł do Formuły 1 i no, naprawdę ja bardzo, bardzo mu kibicuję. Wiadomo, pytasz o to wrażenie w padoku. Oczywiście, więcej się mówiło o Norrisie, o Verstappenie, o tym wszystkim, więc te wątki poboczne no, stały się niestety wątkami pobocznymi. No ale musimy to zauważyć, bo Perez w tym momencie ma bezsenne noce. A ja mam pytanie, jakie wrażenie sprawia Lawson w takich rozmowach z dziennikarzami, z wami? Czy jest pewny siebie, czy raczej taki miły chłopak, czy nie, ja tu po prostu zajadę tego Japończyka? Nie, wiecie co, on jest miły, to jest miły chłopak, ale mam wrażenie, że w porównaniu z tym, co było rok temu, zrobił taki krok do tyłu, jeżeli chodzi o jakąś otwartość i tak dalej. Widać w nim w tym momencie odrobinę rezerwy. Stwardniał. No. Chyba tak. Grubej chyba skóry tak. Liam, słuchaj, miło tylko do brytyjskich dziennikarzy. Do reszty nie. Trochę mniej. Muszą znać swoje miejsce. Nie, w Red Bullu tak to nie działa. Nie, no śmieję się. Ale wiecie co jeszcze, jak tak opowiadaliście i opowiadałeś o tym wściekłym Tsunodzie, to pojawił mi się taki obraz, jak wychodzi z motorhome'u Vicarbu, skąpany w księżycowej poświacie z kataną zakrwawioną i tak dyszący, wiesz, wściekły Tsunoda. Tak go sobie wyobrażam. Mam nadzieję, Diana że nie. Z ust. Tak, troszkę stereotyp, no bo że Japończyk i katana, ale w ogóle nie uważacie, że katany są super? W ogóle słowo katana i te miecze tak bardzo ładnie wyglądają. Od kiedy byłem mały, zawsze mi się bardzo podobały katany. Czasami tak sobie życzę, że chciałbym mieć taką katanę i chciałbym ją umieć się operować, ale przypuszczam, że musiał jakby w dzisiejszym systemie prawnym posiadanie tej katany i używanie zgodnie z zaleceniami byłoby źle postrzegane. Uwaga, ten temat jest ostry. Ale nie, niedługo może się przydać realnie. Mój tata dostał katanę za jakąś nominację oficerską. O kurde, ale prawdziwą? Nie jestem pewien. Na pewno dostał prawdziwą polską szablę za nominację na majora. I taką ładną, żłobioną i taką ciężką. Jak się nie ubawiłem, to była taka... Nie, najpierw katanę za jakąś, ale katanę możliwe, że dostał typu od kolegów, więc nie wiem co to jest, a szablę dostał taką od państwa. I co, bawił się tam z młodszym bratem Mikołajem? Nie, bo on był za mały, ale ja machałem. Ja jak byłem młodszy, to sobie wyobrażałem, że się naparzam różnymi mieczami. Miałem takie drewniane też, ale i kiedyś przyrżnąłem tą szablą, a to wiecie, no kawał metalu, taka prawdziwa Jezus. Szabla, ale typu w jakąś szafkę czy coś. Więc została dentka w niej, ale no tak. No dobrze, Aldona, czy masz jeszcze chwilę czasu, zanim cię porwą Amerykanie? Jeszcze chwilę. Dobrze, no to jeszcze jeden temat. Oto, czy Helmut Marko uzna kiedyś, że milczenie jest złotem? Taki lekko kontrowersyjna sytuacja, chociaż sam się zacząłem zastanawiać, czy ona jest faktycznie taka kontrowersyjna, czy jest kreowana na taką. W skrócie, Helmut Marko stwierdził, że Norris ma pewne słabości, czy też niedobory mentalne, które nie pozwolą mu zdobyć tytułu w tym roku. On się do tego nie odnosił bezpośrednio, ale Norris przyznał, że w 2021 roku, że mierzył się z depresją. No i Andrea Stella bardzo ogniście odpowiedział. Powiedział, te wypowiedzi robią więcej krzywdy niż przeklinanie Maxa na konferencjach. On, czyli Helmut Marko, jednym zdaniem zniszczył to, co budowaliśmy od wielu, wielu lat. Swoją drogą to potężną siłę ma ten Marko, skoro jednym swoim zdaniem to wszystko zniszczył. Świadomość na temat chorób i trudności w sferze psychologicznej. I teraz, o ile się zgadzam, że trzeba o tym wszystkim rozmawiać, to szczerze mówiąc, jak ja usłyszałem tę wypowiedź Marko, no to pewnie niewiele osób w padoku by się odważyło na nią. Natomiast nie sądzę, wydaje mi się, że po prostu pił do tego, że Lando słabo znosi presję, co zresztą pokazał, co w poprzednim odcinku Aldona mówiła, że co, że teraz po Singapurze już uznamy, że nie ma problemu pierwszego okrążenia? Proszę bardzo, długo nie trzeba było czekać. I to jest, wydaje mi się po prostu... W sprincie pierwsze okrążenie bardzo dobrze pojechał, na ostatnim mu się przyniosło. Ale to był ten tam zjawisko. Dobra, słuchajcie, czy ale w sprincie nie startował z pole position. To chodziło o te... Proszę, Aldona. Zak Brown też był bardzo oburzony, mówił, że to jest totalnie nie na miejscu, że to nas cofa o 10-20 lat, jeżeli chodzi o świadomość dotyczącą zdrowia psychicznego. I teraz wszystko fajnie, tylko panowie mówili o dwóch różnych rzeczach.
To znaczy, masz, Maksiu, ja się z tobą zgadzam absolutnie, że nie możemy nikogo piętnować, wytykać palcami. W żaden sposób depresja nie jest rzeczą wstydliwą. Trzeba o tym mówić. Żyjemy w strasznym świecie, naprawdę pod ogromną presją i trzeba dbać o zdrowie psychiczne nasze, naszych bliskich i tak dalej. Natomiast nie o tym mówił Helmut Marko. Tak, Helmut Marko mówił o pewnym nastawieniu mentalnym, przygotowaniu psychicznym, który jest elementem rzemiosła. Tak samo jak jest nim, nie wiem, jazda w kwalifikacjach, zużycie opon, you name it, tak samo twoje przygotowanie mentalne jest jedną z twoich broni i możesz mieć to albo na wysokim poziomie, albo na niższym poziomie. I są kierowcy, którzy lepiej zniosą całą presję z tym związaną, chociażby dlatego, że mają doświadczenie jak już w tym, albo jak, nie wiem, Lewis Hamilton, albo jak Max Verstappen, byli chowani tak od początku. I są kierowcy, którzy się ugną pod tą presją, którzy będą to trudniej znosić i którym generalnie będzie trudniej mierzyć się z całą otoczką, z oczekiwaniami i z tym wszystkim, co się z tym wiąże. I to jest okej, powiedzieć, że ktoś jest gorzej do czegoś przygotowany mentalnie. To nie jest to samo, co powiedzieć, co wytknąć go palcem i powiedzieć: o, miałeś depresję, nie nadajesz się, nie zdobędziesz tytułu. Helmut Marko nie wytknął Lando Norrisowi jego walki z depresją. Nie powiedział, że depresja jest czymś złym. Mówił o czymś zupełnie innym. Mówił o elemencie rzemiosła. Ale ponieważ jest to tak ważny temat, no to oczywiście McLaren to odwrócił, bo w tym momencie wszystkiego można się uczepić, żeby tę wojnę wywołać. Helmut Marko jest znany ze swoich bardzo różnych wypowiedzi i naprawdę często mocno niefortunnych albo po prostu głupich, więc był łatwym celem. Natomiast no, oni udali, że nie zrozumieli, o co chodzi i odpowiedzieli na coś zupełnie innego. Taka jest moja opinia. Znaczy, Helmut powiedział coś, co każdy przytomny obserwator widzi. Ja też rzeczywiście nie pomyślałem o tych depresjach i tak dalej. Po prostu pomyślałem o tym, że Lando Norris, no nie trzymam oczu czasami na to, że nie ma z tym tragedii, ale w porównaniu z Verstappenem po prostu jest to widoczne, czy z topowymi kierowcami. Natomiast żeby jeszcze tylko ten, zanim pójdziesz, bo widzę, bo Lando Norris musi na samolot lecieć, nie, jechać na samolot, samolotem polecieć, to z jedną rzeczą się nie zgodzę. Nie żyjemy w strasznym świecie. W strasznym świecie żyła ludzkość do lat 50. przez całą historię swoją. A od lat 50. mniej więcej, tak szczególnie na Zachodzie, to mamy najlepiej jak kiedykolwiek w życiu miał człowiek. Jeszcze. Tak, ale też wiesz co, jesteś ogromnie na świeczniku i tak naprawdę takie rzeczy, które nawet jak porównamy, nie wiem, moje, twoje dorastanie z tym, co teraz mają dzieciaki, to jest trudne. To jest coś zupełnie innego. No to miałeś łatwe dzieciństwo, tak z czegoś się spytam? Łatwe miałeś dorastanie między rówieśnikami? Wiesz co, no pewnie nie, no pewnie każdy tu ma jakąś swoją historię, ale no dobra, niech ci będzie. Ale to zaraz, ja to też jednak, no, czasy się zmieniają i wyzwania, jakie wtedy mieli ludzie, są po prostu inne i inne są też okoliczności. To, że jest dużo większy dobrobyt, że możemy podróżować, że nie brakuje nam jedzenia i jakichś podstawowych potrzeb, tak, które nie zawsze były zapewniane, wcale nie oznacza, że inne rzeczy nie wpływają, nie wiem, choćby presja społeczeństwa, rówieśników, presja w tego, że jest wszystko, wiesz, jak wszystkim innym dobrze idzie, całe social media, całe, nie wiem, bagienko, wiesz, twitterowe na przykład i tak dalej, ale to jest temat na inny odcinek. Czy żegnamy już teraz Aldonę? Żegnamy już teraz Aldonę. To co, wysokość. Kochani, bardzo wam dziękuję. Tak jest. Dziękujemy. Wiatru w tył. Poproszę, żeby był to krótszy lot. Tak, tak. I żeby mniej spalić nafty. Dobrze. I opowiedzcie ładnie o Meksyku, który absolutnie kocham. I wróciła ta atmosfera. Pytałam, czy wrócił ten dawny Meksyk z barberem, z takosami. Tak, to i znów jest ten padok. Znów warto tam jeździć. Także CES może next year. Next year, jak nie będzie Pereza, to będą strzelać do nas. Na razie, kochani. Pa. Pa, pa. No dobrze, Czarku, najpiękniejsza część podcastu Codrive, chociaż pewnie są tacy, którzy wskazaliby ciebie lub mnie, jest
do ojczyzny. A przed nami jeszcze parę słów o Grand Prix Mexico 2024. Co masz za case? Chciałeś się pochwalić? To jest case do mojego telefonu, z którego jest wyciągnięty telefon, żeby się nie przegrzewał, bo my ciepło mamy dzisiaj. Proszę bardzo. Drodzy widzowie, drogie widzki, zgadujemy, jaki telefon ma Czarek. Po case. Co się działo w Grand Prix Meksyku rok temu? Przede wszystkim dział się epicki dive bomb Pereza. No gdyby mu to wyszło, to byłby po prostu manewr dziesięciolecia, to co on tam prawie zrobił. No ale jako, że tylko prawie, nie dam się rozproszyć, jako, że wyszło mu tylko prawie, to wyleciał z tego pierwszego zakrętu ku rozpaczy swoich widzów, swoich fanów i fanek, a wyścig wygrał Max Verstappen. To było jego 16 zwycięstwo w sezonie, z tego co pamiętam. Z bardzo komfortową przewagą nad resztą stawki. No i cóż, nie sądzę, żeby Perez był tak wysoko, by móc się pokusić o taki manewr na samym początku, ale jednak Meksyk to był zawsze tor, który sprzyjał Red Bullowi, prawda? On jest bardzo wysoko położony. No ma swoją specyfikę, która sprawia, że mimo tego, że jest torem, który tak naprawdę no, tam nie ma za bardzo szybkich łuków, tylko raczej są proste, dłuższe i wolniejsze zakręty, to jednak bardziej premiuje wydajność aerodynamiczną niż zazwyczaj tor o takiej konfiguracji, z tego względu, że jest tam po prostu wysoko, tak prawie 3 km nad poziomem morza, a niższa rzadkość powietrza sprawia, że po prostu skrzydła o wiele słabiej działają, o wiele słabiej dociskają, silnik się gorzej chłodzi i też moc silników spalinowych jest niższa, dlatego że jest mniej tlenu w powietrzu, a to oczywiście sprawia też, że efektywność takiej hybrydy i tych układów elektrycznych też sprawia, że się zyskuje trochę więcej przewagi w samochodzie. Tak więc jest to tor, który teoretycznie, patrząc na jego czystą konfigurację, to można by pomyśleć, że Ferrari i McLaren, który lubi wolne zakręty, to są te dwa zespoły, które powinny mieć tutaj znowu przewagę. No i też Mercedes był szybki w Kanadzie, tak? A przecież ostatnio George Russell miał podłogę z Kanady w tym w Stanach i tak dobrze mu poszło. Więc może jak pozostanie, to byłby dobry pomysł. Natomiast właśnie ta wysokość nad poziomem morza, no i fakt, że nie jest to tor jakoś szczególnie często używany, jest raczej śliski, sprawia, że no tutaj znowu ciężko jest ustalić, kto tak naprawdę będzie w tym wyścigu faworytem. No Red Bull rządził. W ostatnich latach był faktycznie najlepszy w Meksyku. Teraz znowu ciężko zgadnąć, bo ciągle za bardzo się to zmienia. Red Bull is back, powiedział Helmut Marko po sprincie piątkowym, tak, że ale tak niby jest back, ale z drugiej strony nie tak bardzo jest back, dlatego że w wyścigu niedzielnym no jednak nie miał podejścia do Ferrari żadnego, jeszcze do tego tak naprawdę był wolniejszy od McLarena, tak więc no, naprawdę ciężko będzie to obstawić, natomiast sam tor no, jest bardzo ciekawy, jest fajny. No i Mexico City, sam Meksyk jest przepięknym miejscem, no wiadomo, że ma swoje tam gorsze strefy bliżej północy, przy granicy ze Stanami ponoć jest bardzo niebezpiecznie. Mexico City, no z mojego doświadczenia, jeżeli nie szukasz problemów, to one raczej ci same nie znajdą, chociaż no tutaj już trudniej, no im bardziej na południe to jest trochę lepiej, trochę łatwiej, więc jest to kraj też w zasadzie ludzi serdecznych zazwyczaj, przepysznego jedzenia, przepysznego absolutnie street foodu i owoców, ojej, jak tam są dobre owoce, o też przepięknym świetle, tam słońce jakoś tak w różnych rejonach świata inaczej się widzi kolory i światło. I w Meksyku jest to jakieś absolutnie wyjątkowe światło i właśnie te kolory Meksyku, tak, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, też mają swój ogromny czar. No ja bardzo lubię akurat Meksyk, ale w tym roku tam nie jadę. A czy polecasz w ogóle Meksyk tak turystycznie? Bo pamiętam, że byłeś na takiej fajnej podróży przy tych piramidach, prawda? Gdzie się klaszcze i one odpowiadają. I może oprócz przelotu, bo tam też była ciekawa historia. A tak, że poinformowali nas Lufthansa, która jest ostatnio tylko podnosi poziom. Kiedyś to była najlepsza linia chyba w Europie, a to już dawno te czasy minęły. Poinformowali nas tuż przed lądowaniem, że nie zabrali naszego bagażu. Jeszcze całemu samolotowi, żeby nie było. Nie, że tylko nam. Cały samolot był bez bagażu. Polecam, no, to jest bardzo fajne miejsce, oczywiście Meksyk jest bardzo duży i na różne sposoby można go zwiedzać. Ja go całkiem fajnie zobaczyłem trochę jeżdżąc na rajdy, na rajd Meksyku, który jest z bazą w León, czyli tam bardziej w środkowej części. To jest, zdaje się, piąte największe miasto w Meksyku, które ma swoje, no, to jest jakby centrum produkcji butów chyba na obie Ameryki największe. Ma swoje takie ładniejsze i brzydsze obszary, natomiast niedaleko jest Guanajuato, który jest taką bardzo ładną właśnie miejscowością
chyba wpisaną nawet na listę dziedzictwa UNESCO, a wcześniej po drodze San Miguel de Allende, takie małe miasteczko, kiedyś przez artystów amerykańskich wybierane, przepiękne, czarujące. Fakt jest taki, że potem się pojawiła fala porwań właśnie w Meksyku i zostało przetrzemione na jakiś czas, to właśnie o tych różnych w Meksyku zeszłościach. No i byłem też oczywiście, Boże, jakie jest najpopularniejsza miejscowość ta? Cancun. To dokładnie, w Cancun byłem za dwa razy, tam trzeba, warto dobrą parę wybrać. I byłem też trochę bardziej jakby w centrum lądu i w cenoty oglądałem, czyli te takie dziury w ziemi, różnego rodzaju jaskinie zapełnione wodą, czy po prostu dziury w ziemi, tak. I generalnie bardzo, bardzo polecam to miejsce, bo jest no, przepiękne i pyszne, aczkolwiek no, też trzeba uważać. Natomiast no, wracając do wyścigu, jest to zazwyczaj wyścig ciekawy generalnie, więc mi się wydaje, że też warto włączyć, kwalifikacje mogą być bardzo interesujące, więc warto włączyć telewizor i zobaczyć, jak ta walka mistrzostwo będzie się rozgrywała na meksykańskiej ziemi. Wyjątkowy przejazd przez stadion, to się też baseballowy, tak? To bardzo jest ciekawe i bardzo malownicze. Potem też wręczanie trofeów i gwizdy na kierowców. No dobrze. Zawsze mówię, że tam DJ zawsze gra, tak. Na scena się wysuwa i tak dalej. To robi wrażenie. No i oczywiście będzie 1 listopada gdzieś tam po drodze. Nie, czy 1 listopada jest podczas Brazylii. Mm-hmm. Chociaż myślę, właśnie się zastanawiam na tym, czy Dio de los Muertos, tak, myślę, że to przy tej ilości kibiców i ludzi to zwietrzą dobry pieniądz. No dobra, czas na nasze typy na podium. Przejąłem od redaktor Marciniak jej typy. Aldona typuje tak. Verstappen, Leclerc, Norris. Teraz ty. Ojej, strasznie ciężko jest to wytypować, bo naprawdę to jest takie wrzenie w fusach, ale wydaje mi się, że postawię na Leclerca. Znowu, kurde, dwa razy z rzędu wygrać wyścig, to już było trochę przegięcie. Dobra, nie, Verstappen, nie, bo już Aldona postawiła na Verstappena. Niech Norris wygra. Norris, Verstappen, Leclerc. Leclerc. Dobra, a ja stawiam na Verstappen, Norris, Sainz. Zobaczymy. Okay. I a jeszcze chciałem jedną rzecz tylko tak ostatniulką. Czy myślisz, że jeżeli, no bo liczyliśmy, ile to Norris musi zdobywać punktów i Max, żeby mieć szansę na Mistrzostwo Świata, tymczasem Norris nic nie odrobił, tylko stracił. Czy myślisz, że jeżeli w tym wyścigu jeszcze coś straci, to już te szanse są absolutnie pogrzebane? Myślę, że te szanse już są pogrzebane, chociaż oczywiście no sezon trwa do końca. No, ale no, z całą pewnością najlepiej jakby Norris dojechał do mety i do tego jeszcze przed Maxem, a jeżeli chce być mistrzem świata, to najlepiej jakby Max do tej mety nie dojechał, to rzeczywiście bardzo, bardzo mu to pomoże. Natomiast no, wydaje mi się też, że rozmawiam z Robertem Kubicą tutaj w Portugalii, pytam go dużo o Formułę 1, zapraszam na wywiad ten czwartkowy. Mhm. Podlinkujemy go tu. I no, Robert powiedział, że jego zdaniem to nawet Max przed końcem sezonu będzie mistrzem świata. No jak to wszystko się tak ułoży, bo co by się nie działo, zwróć uwagę, że czasami McLaren miał jakąś makabryczną, ale to jest coś, co ja też mówiłem, tak, że Max będzie dowoził punkty. Optimum. Może nawet jak nie zawsze na podium, to po prostu to, co trzeba przywieźć, to przywiezie. A Norris nie jest takim killerem jak Max, żeby w najlepszym bolidzie. Ostatnio znowu Norris zaprzeczał, że ma najlepszy samochód zresztą. Myślę, że zazwyczaj ma. Może nie totalnie zawsze i nie totalnie najlepszy, ale jednak co do zasady McLaren jest najlepszym samochodem przeciągu sezonu. To nie jest takim killerem, żeby z tego samochodu wyciągać tyle dokładnie 110% i zawsze jak Verstappen. Tak, tu jest pies pogrzebany po prostu no, z całą sympatią i uznaniem dla szybkości Norrisa i uznaniem tego, że nie jest o wiele gorszy od Maxa, tylko trochę, to jednak jest trochę gorszy. I o to się rozbija ta walka mistrzostwa świata. No, tak jest, zgadzam się w pełni. Żeby pokonać Maxa Verstappena, trzeba jechać perfekcyjnie, nawet jeszcze 10% lepiej i jeszcze mieć trochę szczęścia do tego wszystkiego. Tak, i szybszy bolid cały czas. No i tak jest, i szybszy bolid. No dobrze, dziękuję bardzo tobie, Aldonie już dziękowaliśmy, bezpiecznego powrotu z Portugalii. Słyszymy się znowu za tydzień, bo teraz mamy fajną serię. Fajną czy nie? Fajną w sumie, bo jakoś tak, tak, bo tak miesiąc było przerwy, to teraz fajnie, że co tydzień jest. Fajnie, ale jestem totalnie wycieńczony. Jeszcze trochę się pochorowałem i po prostu tam. A jak w ogóle to jeszcze ostatnią minutkę. Jak wrażenia po zwycięstwie, znaczy przepraszam, drugim miejscu Roberta, ale zwycięstwie w Mistrzostwach Europy. Zadowolony Super. Był bardzo Robert? No na pewno zadowolony, no bo
kolejny puchar, kolejny duży sukces w historii polskiego motorsportu, nie oszukujmy się. W zasadzie absolutnego tych sukcesów to są autorstwa Roberta. Ja wiem, że one czasami są niedoceniane i czytam czasem jakieś absurdalne komentarze, że o, to kogo to obchodzi, jakiś tam łek mistrzostwa świata długodystansowe, kogo obchodzi Le Mans, taki wyścig wyścigów, kurde, jeden z największych wyścigów świata i najstarszy w historii. Natomiast prawda jest taka, no, że takich sukcesów w historii nie mieliśmy za wiele i 99% tych sukcesów odniósł Robert Kubica, więc super fajnie, że zdobył ten drugi tytuł. Tym bardziej, że był to tytuł wywalczony w dużej mierze tak naprawdę przez kierowców. Zespół przeciętnie operował ten AO by TF, mówiąc delikatnie. Więc, czyli doskonała jazda Roberta, Louis de Letraza i Johnny'ego Edgara. O tym mocno decydowało, ale także ogar strategiczny, głównie Roberta właśnie, jak rozgrać wyścigi. No i jego ciężka praca, bo wiem skądinąd, nie od Roberta, co prawda, ale no, życzliwych osób, że Robert no, z piątku na sobotę no, to większość czasu poświęcił na to, żeby walczyć o to i dyktować inżynierom i mechanikom, jak mają samochód ustawić po kwalifikacjach, które wyszły słabo. I te właśnie zmiany znowu, no to jest ten wkład Roberta, który nam nigdy nie mówi, który się nigdy nie chwali, który jest przez jego karierę w motorsporcie. Tutaj był bardzo duży akurat, był potrzebny i nie był łatwy. I no, ta jego ciężka praca i rozumienie, co trzeba zrobić z samochodem, coś, co nie powinno w ogóle kierowcy nie dotyczyć, sprawiła, że w sobotę mieli szansę nadrobić 6 pozycji i po starcie z 7 miejsca zakończyć ten wyścig na miejscu drugim. Tak więc no, super fajny sukces, z którego powinniśmy się wszyscy cieszyć. I bardzo się cieszymy i ja się cieszę, że dzisiaj się słyszeliśmy, więc jeszcze raz spokojnego powrotu i do usłyszenia. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Thank you.